ASEAN. Azja Południowo-Wschodnia to organizacja krajów, które powstały w 1967 roku. Do nich należą dzisiaj 10 krajów takich jak Brunei Darussalam, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Myanmar, czyli dawna Birma, Singapur, Tajlandia, Wietnam. To około od 2,9 do 3,2 biliona USD światowego produktu. To jest 3,5% tego, co daje cała gospodarka światowa. ASEAN to 647 kilka lat temu mieszkańców, a już w ubiegłym roku 662 miliony mieszkańców, co daje 8,4% światowej populacji. ASEAN to ogromna przestrzeń, bo to tutaj dzisiaj można powiedzieć, jest to piąta gospodarka świata. Jeszcze 2 lata temu była 6, a już dzisiaj jest 5. Spodziewamy się, czy prognozy, które są, że za 2 lata będzie to 4. gospodarka świata. ASEAN to organizacja, której nośnikiem, ideą powołania była tolerancja, był pokój, było poszanowanie tych krajów tak naprawdę podzielonych, zróżnicowanych w tej części południowo-wschodniej Azji, ale krajów, które potrafiły przełamać swoje bariery, relacje sąsiedzkie dość trudne, bo wystarczy wspomnieć Tajlandię, Laos, Kambodżę, jakie tu są różne, można powiedzieć, zaprzeczne animozje, ale mimo to udaje się przełamać te trudności i współpracują ze sobą, tworząc jeden organizm, jedną organizację, która przełamuje bariery, trudności i przede wszystkim stara się o rozwój gospodarczy, stara się o stworzenie wspólnego produktu, strefę bezcłową, a w 1977 roku powstała organizacja, w tej organizacji związana z turystyką, która dzisiaj jest prężnym organizmem wspierającym gospodarkę azjatycką, bo turystyka to ogromny biznes. To tutaj stanowi on w zależności od kraju od 6 do 10% produktu krajowego brutto. Mówimy o ogromnych wpływach, mówimy o ogromnych inwestycjach w infrastrukturze i co najważniejsze, to tutaj dzieją się ogromne inwestycje hotelowe. Najważniejsze marki hotelowe tutaj inwestują, otwierają nowe hotele. Nieustannie w ciągu roku jest otwierane kilkadziesiąt nowych hoteli. Stawiają na produkty luxury, zdrowie, wellness, a co najważniejsze, starają się przede wszystkim ułatwiać przepływ turystów poprzez ułatwienia uzyskania wizy albo zniesienia wizy, a do tego dobre połączenia lokalne, do tego rozbudowa infrastruktury i co najważniejsze, podniesienie jakości usług. W niektórych sektorach usług turystycznych w Europie, tym bardziej w Polsce, możemy pomarzyć o takiej jakości usług, jakiej tutaj są. Te wieści przekazuję Państwu z ASEAN Tourist Forum z Laosu, Vientiane. Pozdrawiam.